Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, za to ciepłe przyjęcie. I moim celem dzisiaj jest przedstawić taki wykład w zasadzie dwuczęściowy. Ostatnie pół roku przyniosło mnóstwo doniesień medialnych i znaleźliśmy informacje o tym, że sztuczna inteligencja wchodzi na jakiś wyższy poziom. Dzisiaj chciałbym troszeczkę o tym powiedzieć, ponieważ trudno jest obok tego przechodzić obojętnie obecnie. Natomiast też chciałbym pokazać, jak niektóre elementy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji mogą być zastosowane w optymalizacji procesów, w oszczędności, w monitoringu, wykrywaniu anomalii i jeszcze kilku zastosowań. Także to jest plan prezentacji i od razu przejdę do rzeczy. Historia zaczyna się 3000 lat temu. Już wtedy człowiek gdzieś w marzeniach swoich widział możliwość tworzenia jakichś sztucznych bytów i kreował takie twory, jak na przykład armia z terakoty, która może kiedyś miała być ruszona do życia i w tą armię miała być tchnięta jakaś dusza. I od tamtego czasu w technologii wydarzyło się naprawdę dużo rzeczy. Ja wybieram tylko niektóre, bo trudno mówić o czymś, co jeszcze było przed komputeryzacją i informatyzacją. I największy wybuch i możliwość ruszenia implementacji różnych związanych ze sztuczną inteligencją prawdopodobnie można datować na rok 1943, kiedy to dwóch badaczy, matematyków, McCulloch i Pitts, zainspirowało się działaniem ludzkiego mózgu. Interesowali się tym, w jaki sposób działają komórki nerwowe, receptory, w jaki sposób one przetwarzają impulsy nerwowe. I jak to się dzieje, że nasz mózg, czerpiąc informacje ze środowiska, jest w stanie na przykład myśleć i podejmować decyzje. Ich praca tutaj wymieniona pokazała taki model sztucznego neuronu i dzisiaj te sztuczne neurony są elementami składowymi niemalże każdego algorytmu, takiego jak nazywamy, które nazywamy sztuczną inteligencją, uczeniem głębokim i jeszcze kilku innych. To prawdopodobnie nie jest nic nowego. Mamy komórkę nerwową, do której informacje, impulsy nerwowe, czyli w zasadzie prądy o bardzo małym natężeniu wchodzą do tej komórki i te impulsy przez jądro komórki są w jakiś sposób przetwarzane. To wciąż jest jeszcze sporą tajemnicą, jak to się dzieje, ale funkcje tej komórki są dobrze znane. Ona ma rejestrować szereg sygnałów i aksonem przekazywać wynik takiej analizy do innych komórek. Matematyczny model wygląda w sposób następujący. Mamy szereg sygnałów wejściowych, które są wymnażane przez odpowiednie wagi. Na początku te wagi są w ogóle nieznane, ale te wagi to jest jakby zasymulowanie tego, że niektóre dendryty mogą wzmacniać sygnały. W trakcie uczenia się naszego mózgu dochodzi do takiego procesu, że my się uczymy nie dzięki temu, że pojawia się więcej komórek w mózgu, tylko dzięki temu, że połączenia między tymi komórkami się wzmacniają. I w tym wzmocnieniu ukryta jest nasza wiedza, nasze doświadczenie i rozumienie świata. W modelu matematycznym będzie podobnie. Tutaj w tych wartościach wag, które służą tylko do tego, żeby wartość wejściową jakiś x wymnożyć, na przykład wyzerować. Mnożenie razy 0 oznacza, że ta zmienna jest w ogóle nieważna dla podjęcia decyzji. Mnożenie razy jakąś dużą wartość to jest symulowanie takiego silnego przetwarzania sygnału gdzieś z jakiejś innej komórki i ona może w istotny sposób wpływać na wynik. Więc w procesie uczenia maszynowego te wagi muszą być dostrajane odpowiednio, gdyż to w nich będzie się kryła cała ta wiedza i możliwość rozwiązywania różnych problemów. Matematycznie rozpisuje się to bardzo prosto. Mamy sumę ważoną, wagami są te wagi i w zasadzie nic więcej. Tak? To jest cały sekret sztucznej inteligencji. Oczywiście jest jeszcze inny sekret, mianowicie skala, bo obecne takie, teraz słyszeliśmy w mediach, modele na przykład GPT, GPT, wersja trzecia, czwarta i tak dalej, one takich parametrów, jak na przykład taka waga, mają 150 miliardów. To jeszcze nie jest skala naszego mózgu i te algorytmy jeszcze przez długi, długi czas nie dogonią naszego mózgu, ale tutaj właśnie mamy cały ten sekret. Dodatkowo jeszcze z takiej sumy ważonej możemy mieć wynik, który jest bardzo duży albo bardzo mały i stosowana jest pewna funkcja nieliniowa po to, żeby na przykład sigmoidą nasycić tą wartość do pewnego realistycznego poziomu i spowodować, że aksonem ta informacja przekazywana dalej nie jest jakąś nierealistycznie dużą liczbą. Czyli w zasadzie tylko skalowanie i wprowadzenie pewnej nieliniowości.
W jednym takim modelu mamy w takim razie elementy liniowe i element nieliniowy. I to w zasadzie wystarcza do tego, żeby poprzez kaskadowe połączenie takich elementów realizować w zasadzie według teorii dowolną funkcję. Sieć złożona z takich neuronów jest uniwersalnym aproksymatorem. Czyli możemy nauczyć ją czegokolwiek. Tyle mówi teoria. Tutaj mam takie krótkie wyliczenie na następnym slajdzie, które pokazuje, że całe to równanie w zasadzie można sprowadzić poprzez kilka kroków. Gdyby to były tylko dwa wejścia, x1 i x2, sprowadzamy do czegoś, co wygląda jak równanie prostej na płaszczyźnie. Pokazuję to dlatego, że w zasadzie koncepcyjnie to wszystko staje się bardzo proste, jeżeli pomyślimy sobie, że taki sztuczny neuron miałby na przykład w przestrzeni, powiedzmy, że w przestrzeni trójwymiarowej w różnych miejscach umieszczamy punkty, które chcemy sklasyfikować, należące do klasy na przykład pomiarów poprawnych, pomiarów niepoprawnych. I teraz odróżnienie jednych od drugich za pomocą takiego neuronu polegałoby na tym, że on ma się nauczyć, jak w tej przestrzeni układamy na przykład tak zwaną hiperpłaszczyznę, powiedzmy taką kartkę, która mówi, że wszystko, co jest nad nią, to jest klasa pierwsza, a wszystko, co jest pod nią, to jest klasa druga. Neuron uczy się dokładnie tego, jak optymalnie ułożyć to, stosując odpowiednie współczynniki kierunkowe i przesunięcie góra dół i w zasadzie nic więcej. Cały sekret natomiast, jak już mówiłem, jest w tej skali problemu. Gdybyśmy próbowali inspirować się ludzkim mózgiem, to tam jest 86 miliardów neuronów, 100 bilionów połączeń między nimi. W mózgu też są specjalizowane ośrodki, na przykład ośrodek wzroku, który jest tutaj w jednej części. Specjalizowane ośrodki, które są w stanie właśnie realizować odpowiednie zadania. I ewolucja mózgów takich biologicznych poprzez miliony lat ewolucji wytworzyła takie właśnie idealne, bardzo wyspecjalizowane struktury, złożone właśnie z komórek nerwowych. Nasz mózg jest bardzo plastyczny, natomiast problem jest, gdybyśmy chcieli coś takiego zamodelować i powiedzieć, że do tego dążymy, rozwijając sztuczną inteligencję, to problem jednak jest taki, że do zamodelowania pojedynczego biologicznego neuronu potrzebowalibyśmy 1000 sztucznych, więc 3 rzędy wielkości więcej, ale w zasadzie komputery potrafią to zrobić już dzisiaj, ale gdzieś kryje się ten taki pierwiastek wyjątkowości takiego mózgu. Możliwościami mózgu i algorytmów interesowano się od bardzo dawno, tak jak tam pokazałem w 1943 roku model sztucznego neuronu, potem bardzo znany w roku 1950 Alan Turing zaproponował test, który miałby pokazywać, czy algorytm jest inteligentny, czy nie. A potem kolejne lata rozwoju już algorytmów, komputerów, informatyzacji zaproponowały proste programy szachowe, które w zasadzie przegrywały z człowiekiem. Na takim warsztacie Artificial Intelligence w 1956 roku ten termin się pojawił po raz pierwszy i tutaj podziękować można Johnowi McCarthy'emu za wprowadzenie takiej nazwy. I kolejne lata przynosiły nowe algorytmy uczenia. Ich jest bardzo dużo i nie będę dzisiaj o nich mówił. A taki pierwszy ważny, który dzisiaj jest w zasadzie podstawą działania wielu rozwiązań, to jest uczenie głębokie. W 1965 roku po raz pierwszy ten termin się pojawił. W roku 1965 także pierwsze algorytmy, które potrafiły rozmawiać z człowiekiem. To może być zaskakujące, że teraz w 2023 roku, czy na przełomie 2022-2023, widzimy eksplozję takich właśnie inteligentnych, rozmawiających z nami komputerów, ale sama koncepcja jest bardzo stara. W roku 80 pojawiła się pierwsza tak zwana sieć splotowa. Jeszcze bez pomysłu, jak, w jaki sposób ją trenować, ponieważ na to, jak uczyć algorytmy, Jan LeCun, specjalista, który między innymi ostatnio pracował w firmie Facebook, zaproponował dopiero 9 lat później odpowiedni algorytm. Algorytmy takich sieci znów inspirowane są działaniem ludzkiego mózgu oraz innych zmysłów. I tutaj mamy przekrój przez siatkówkę ludzkiego oka. I to, w jaki sposób ona jest zbudowana, pozwoliło na przykład tworzyć algorytmy, które rozpoznają obrazy. Dla nas to jest tyle ważne, myślę, że dla Państwa również, ja jako specjalista od multimediów na co dzień mam do czynienia z obrazem, natomiast Państwo możecie wykorzystywać inspekcję wizualną różnych, na przykład zabrudzeń, zanieczyszczeń, jakości, pęknięć, uszkodzeń i tak dalej. Na przykład stosując rozwiązania sztucznej inteligencji, które właśnie między innymi używają takiego modelu, połączeń pomiędzy komórkami, takich jak one są na siatkówce naszego oka. Nie będę tutaj może wchodził w szczegóły, ale powiem tylko tyle, że
te komórki w naszym oku reagują na różnego rodzaju wzorce. Linie, poziomy pionowe, sąsiedztwo punktów, jakieś tekstury, wzory i sąsiedztwo kolorów. Okazuje się, że algorytm uczony rozpoznawać obrazy potrafił się nauczyć tego samego. Ewolucja wykształciła nasze oko w toku milionów lat ewolucji, a my powtarzamy to samo zupełnie niechcący, tworząc struktury, które działają bardzo podobnie. Byliśmy gdzieś w roku 89, teraz kolejne lata przynoszą nowe algorytmy uczenia. Wzrost wydajności maszyn to jest tutaj bardzo kluczowe, ponieważ w pewnym momencie uważano, że sztuczna inteligencja nie będzie miała zupełnie zastosowania. Te algorytmy uczenia, one były niesamowicie czasochłonne i wymagały ogromnej ilości danych. Obecnie wydaje się, że dane nie stanowią żadnego problemu, bo z każdego procesu możemy rejestrować terabajty danych na dobę. Z internetu czerpiemy terabajty danych na dobę i tak dalej. Więc wzrost wydajności maszyn, szybkość obliczeń i dostępność tych danych pozwoliła teraz zastosować uczenie maszynowe sztucznej inteligencji niemalże w każdej dziedzinie życia. W roku 97 taki dosyć ważny moment, poprzez zastosowanie nowego algorytmu udało się stworzyć algorytm komputerowy, który wygrał w grze nazywanej czasami grą bogów, grą mistrzów, czyli w szachy. To również w tym samym roku zaproponowano, żeby algorytm umiał rozpoznawać kontekst i rozumieć, że jeśli do tej pory obserwował dane określonego typu, to praca tego algorytmu odbywała się w jakimś kontekście. To nazywało się tak przewrotnie długa pamięć, krótkotrwała, ale mózg człowieka działa podobnie. To może historia na trochę inny moment. Późniejsze lata, upowszechnienie się różnych technologii, ale jednocześnie za tym, żeby robot, albo zabawka, albo przeszukiwanie stron internetowych, czy samochody autonomiczne działały, to pod tym tutaj, pod tymi różnymi wynalazkami kryje się mnóstwo technologii czujników. Czujniki muszą być zdolne do rejestrowania precyzyjnie danych, bez szumu, odpowiednio często na sekundę produkowane, dostarczać do urządzenia, które potrafi to przetwarzać, najlepiej na żywo. W przypadku samochodu autonomicznego jest to rzecz oczywista, reakcja musi być natychmiast. Więc za tym rozwojem, który wydaje się taki trywialny, jak na przykład zabawki, kryje się mnóstwo bardzo poważnych rozwiązań. Od strony takich rozmowy człowieka z maszyną powstawały też asystenty głosowe, tak jak Siri, Cortana albo asystent Google. I potem kolejna ważna rzecz, mianowicie zmiana w ogóle myślenia o algorytmach i propozycja zastosowania tak zwanego uczenia ze wzmocnieniem, które jest trochę inne. I też ważny moment, zwycięstwo algorytmu AlphaGo w grze w Go, która uważana jest generalnie za wielokrotnie trudniejszą od gry w szach. I w roku 17 architektura modelu, która nazywana jest transformatorem, transformerem, która jest podstawą działania na przykład algorytmu i tego systemu ChatGPT. ChatGPT, o którym słyszymy od jakiegoś pół roku. Krótko powiem, jak to się dzieje, że te algorytmy w ogóle działają? Jak to jest możliwe, że potrafią rozwiązywać zadania, które wydają się nam trudne do sformułowania? Ja nie potrafię na przykład sformułować algorytmu słownie, jak to się dzieje, że rozpoznaje twarze znajomych osób. Generalnie wiem, jakie są podstawy tego, ale nie wiem, jak to napisać w postaci kodu komputerowego. Algorytm musi się tego nauczyć sam. Podstawą tego uczenia jest to, że na wejściu algorytmu mamy po prostu liczby, a te liczby wyrażają nam jakąś dowolną koncepcję. Dowolną koncepcję, jak na przykład biorę aparat fotograficzny, wykonuję zdjęcie i zbieram piksele, na przykład 3 miliony pikseli. I te liczby opisujące piksele to jest wyrażenie tego, co jest w obrazie. To jest pewna koncepcja. Podobnie można traktować mowę, na przykład mówię do mikrofonu, komputer zamienia to na tekst, albo tekst to też można reprezentować w postaci liczb. Z języka polskiego tłumaczę na język angielski. Albo na przykład z tekstu tworzę dźwięk mowy, syntezator, który będzie mówił mi to, co jest napisane na ekranie. Albo pomagał osobom niewidomym. Więc dowolna koncepcja, tutaj również można dopisać dane dowolnego typu, na przykład po to, żeby sklasyfikować sytuację pracy normalnej urządzenia i sytuacja, kiedy wystąpiła jakaś anomalia. Pracujemy po prostu na liczbach. I tutaj jest przykład nie związany z Państwa dziedziną, ale jak najbardziej z moją. Przetwarzanie języka, w którym okazuje się, że poprzez sprytne przygotowanie takiej koncepcji, jak właśnie wyrażanie słów liczbami,
mamy na przykład automatycznie, algorytm uczy się, czym różni się man od woman i czym różni się king od queen. Więc tutaj mamy zmianę rodzaju męski, żeński i okazuje się, że przejście z king do queen jest wyrażone takim samym wektorem jak z man do woman. Czy na przykład grupowanie. Tutaj mamy istoty żywe cat, kitten i dog. Cat to jest prawie to samo co kociak, natomiast jakiś nieożywiony przedmiot jest daleko w tej całej przestrzeni. To jest zupełnie inna liczba i można byłoby tutaj stawiać taką granicę mówiącą, że oddzielone są poprzez prostą klasyfikację słowa wyrażające materię ożywioną i nieożywioną. Można też wizualizować podobieństwo pomiędzy niektórymi danymi. Ja tutaj pokazuję tekst, ale można to zrealizować na dowolnych danych. Na przykład wiele różnych trybów pracy, urządzeń, które generalnie wyrażają się tymi samymi na przykład rezultatami. One będą blisko w takiej przestrzeni, to będą bliskie sobie koncepcje, a ten przykład pokazuje, w jaki sposób na przykład słowo, tu gdzieś po środku troszeczkę nie widać, eksperyment, jest bliskie słowu demonstration, technique, program, test i szereg innych, albo na przykład dalej od tego są theories, formulation i algorytm uczy się tego sam, to jest bardzo zaskakujące. Jak wspomniałem, my możemy przekształcać jedną koncepcję wyrażoną liczbami w inną koncepcję. Możemy dane klasyfikować. Na podstawie dowolnych danych, na przykład z naszego pomiaru, z naszego procesu, przedstawiamy operatorowi wynik klasyfikacji. Maszyna pracuje normalnie. Albo na przykład przedstawiamy sygnał do sterowania jakimś kontrolerem takiego urządzenia. Więc możliwości są w sumie nieograniczone. Tak jak powiedziałem, tam w roku 2017 powstała ta architektura Transformer i ona jest podłożem działania algorytmów GPT-3. To są bardzo duże algorytmy, tryliony parametrów. Ta wersja jeszcze nie jest dobrze udokumentowana. Twórcy ukrywają się z tym, ile na przykład pieniędzy wydali na trenowanie takiego algorytmu, który uczony był na tekście. Tekst niemalże z całego internetu, mówiąc tak w uproszczeniu, służył do tego, żeby nauczyć algorytm rozmawiać o wszystkim. Te postępy, jak wspomniałem, są możliwe tylko dzięki takiej synergii pomiędzy nauką, która proponuje nowe algorytmy, technologią, która jest w stanie dostarczyć urządzeń i danych zbieranych chociażby z internetu albo urządzeń takich jak karty graficzne służące nie tylko do grafiki, ale też do przyspieszania obliczeń. No i biznes, który ma w tym istotne korzyści. Obecnie algorytmy takie najbardziej zaawansowane są multimodalne, to znaczy, że możemy jeden algorytm użyć do analizy danych tekstowych, numerycznych, obrazu i szeregu innych. Są też te algorytmy uniwersalne, żeby bardzo łatwo zaadaptować coś, co służyło na przykład do tworzenia obrazów, w celu na przykład tworzenia sygnału mowy. Można je bardzo łatwo dostosować też do potrzeb użytkownika, do potrzeb klienta. Są poprzez to elastyczne, ale wciąż nie inteligentne. My tak mówimy potocznie, że to jest sztuczna inteligencja, ale my od inteligencji jesteśmy naprawdę jeszcze daleko. Lepszym w zasadzie określeniem jest po prostu algorytm albo uczące się maszyny. Ta sztuczna inteligencja obrosła po prostu w taki jakiś mit. Troszeczkę chciałbym też powiedzieć o tym, w jaki sposób, co jest potrzebne, aby nauczyć maszynę. Ona się uczy sama, ale my wcześniej musimy ją do tego przygotować. Najpierw należy postawić cel takiemu algorytmowi. Czy jego celem będzie klasyfikacja jakichś danych i wtedy wynik mamy w formie jakościowej, na przykład dobrze, źle, albo poprawny, niepoprawny. Regresja, czyli wynik ilościowy, na przykład sterowanie na wyjściu napięcie prądu jakimś urządzeniem. Wtedy mamy wynik w postaci voltów na jakiegoś kontrolera. Czy generowanie treści, takie nowe, przepraszam, multimedialne zastosowanie. Uczenie maszyn można też zastosować w kilka różnych sposobów. Po pierwsze mamy tak zwany proces nadzorowany, wtedy kiedy są znane poprawne odpowiedzi. My, tacy jakby nauczyciele algorytmu, oceniamy wyniki jego działania. Tak jak powiedzmy student pisze pracę, wystawiamy mu dwóje i on wie, że musi się poprawić. Tak samo algorytm. Uczenie nadzorowane. Uczenie ze wzmocnieniem pozytywnych zachowań. Jest taki też tryb uczenia, kiedy my znamy sposób, jak ocenić, że urządzenie działa poprawnie, bez wnikania w szczegóły i konkretne kroki, które to urządzenie musi wykonać. I to jest bardzo interesujące zastosowanie, ponieważ wiele procesów jest tak skomplikowanych, że my w zasadzie nie możemy przedstawić kryteriów, że tu musi być takie ciśnienie, a tu musi być taka temperatura, a tu musi być tyle czasu pracy, tylko te wszystkie
elementy zachowania takiego inteligentnego algorytmu skutkują na przykład wysoką jakością, niską jakością albo dużym przepływem, małym przepływem, a my oceniamy tylko ten wynik końcowy. Mówimy algorytmowi, dobrze zrobiłeś, nie wiem jak to zrobiłeś, ale działasz poprawnie. Jest jeszcze uczenie nienadzorowane i samonadzorowane, jak na przykład wykrywanie anomalii. My nie musimy wiedzieć, jak wygląda generalnie właściwa praca, tylko wykrywamy, że coś się zmieniło. I generacyjne sieci przeciwstawne to może też historia bardziej związana z multimedialem, innym razem. Aby przeprowadzić całe uczenie, realizowany jest taki cykl życia, tak zwany. Na początku zawsze mamy dane, to znaczy potrzebne jest, bardzo często jest ogromny zasób informacji na wejściu takiego algorytmu. Musimy te dane zgromadzić i dopilnować, aby one były wysokiej jakości, bez żadnych przekłamań, kompletne i odpowiednio dużo. Oczyszczamy te dane, przygotowujemy. Następnie musimy wybrać, który algorytm chcemy zastosować, ale ten krok trzeci bardzo często jest automatyzowany. Są takie mechanizmy, które potrafią sprawdzić 50 różnych algorytmów jednocześnie i powiedzieć nam, tym razem użyj sieci neuronową, a tym razem użyj drzewo decyzyjne. Potem właściwy algorytm musimy nauczyć, potestować go i już można go wdrażać. Natomiast w trakcie tego wdrażania oczywiste jest, że dalsze dane są ciągle gromadzone. My możemy je użyć do tego, żeby ulepszyć nasze rozwiązanie, bo może pojawi się trochę inna technologia, trochę inne warunki eksploatacyjne, inne cele. I wtedy powtarzamy, wracamy do punktu pierwszego. O. Parę słów tutaj jest jeszcze na temat tych typów uczenia, ale w zasadzie to już powiedziałem. Uczenie nadzorowane to nauczyciel mówi coś takiego, dobrze, ale popraw się zmniejszając albo zwiększając trochę któryś wybrany parametr. To jest taki tryb uczenia, w którym wpływamy na każdy pojedynczy element poprzez tak zwany wsteczną propagację błędu. Niestety żaden algorytm nie działa idealnie. Można doprowadzić do sytuacji, kiedy mamy nadmierne wyuczenie. Algorytm zapamięta idealnie wszystkie przypadki, które widział na etapie treningu, a potem nie będzie umiał realizować czegoś, co nazywamy generalizacją, czyli tak abstrahować od tego, co widział do tej pory, wymyślać bardziej uniwersalne rozwiązania, więc należy na to uważać. To są przykłady, ale może razem. Uczenie ze wzmocnieniem, czyli to, o czym powiedziałem. Model uczony jest jakby trysowany, tak? My na przykład trysując zwierzę, powiedzmy mój kochany pies, na przykład załatwia się nie w tym miejscu, co trzeba, tak? Szczeniaczek. I ja go będę trysował. Nie mogę mu wytłumaczyć krok po kroku. Słuchaj, musisz iść tu i tu, poczekaj tam 20 minut, zaraz wyjdziemy na trawkę, tak? Tylko ja nagradzam albo karam jego zachowanie. Mówię tylko mu, że nie wiem jak to robisz, tak? bo nie będę krytykował każdego twojego zachowania, pojedynczego składnika tego zachowania, ale oceniam, że efekt jest dosyć zadowalający. Algorytmom możemy powiedzieć to samo. Tutaj przykładowo jest lądownik automatyczny, który miałby być sterowany kilkoma silnikami i wylądować na Marsie, na Księżycu. I celem jest to, żeby stabilnie wylądować w takim obszarze. My potrafimy to bardzo prosto ocenić, czy to zadanie się udało. Natomiast składniki realizacji, te tutaj odpalanie silników, czas, siła i tak dalej, one nie podlegają ocenie. W ten sposób algorytmy wygrywały w szachy, w grze w go, to się stosuje też w robotyce, w maszynach autonomicznych, czyli między innymi może być zastosowane do kontrolowania wielu różnych parametrów produkcji, gdzie oceniamy tylko jedną wartość wynikową. To też jest zastosowane w GPT. Uczenie nienadzorowane, najważniejsze może, jest identyfikowanie anomalii. Jak w szeregu różnych danych, które tutaj tak zabawowo, obrazkowo przedstawiam, znaleźć coś, co nie pasuje do tego całego zbioru. Jedną pojedynczą odchyłkę, jedną pojedynczą anomalię. W zasadzie tutaj warto powiedzieć też o problemach, ponieważ nie ma rozwiązań idealnych i należy sobie od początku zdawać sprawę z takich ograniczeń i problemów. Po pierwsze, tam gdzie mamy jakiś bardzo krytyczny proces, szczególnie taki, w przypadkach medycznych na przykład, taki proces, w którym rezultat wprost wpływa na człowieka. Gromadzimy dane na temat jakiegoś człowieka, powiedzmy parametry ciała, parametry zdrowotne, a potem automatycznie chcemy podjąć decyzję. Wszędzie tam, gdzie automatyczne przetwarzanie naszych danych się odbywa i ten skutek, rezultat nas dotyka w jakiś sposób. Powiedzmy, jesteśmy kierowani na badania, albo lekarz mówi, że wszystko jest dobrze. I to człowiek ma niezbywalne prawo do tego, żeby zakwestionować tę decyzję, zażądać wyjaśnienia tej decyzji i dlatego między innymi teraz wszędzie widzimy RODO. Tak? Wchodzę na stronę internetową, tam jest przetwarzanie danych. Bardzo proste, na przykład kiedy coś tu muszę wyrazić zgodę na to przetwarzanie.
potrzebne. Więc musimy wyrazić zgodę na to przetwarzanie. Więc mamy prawo zażądać i wyjaśnienia i zakwestionować tą decyzję. Więc wszędzie, gdzie jest jakiś proces, musimy mieć też odpowiedzialnego człowieka za to. Nie możemy polegać całkowicie na automatyzacji. Dlatego coraz ważniejsze staje się takie pojęcie jak sztuczna inteligencja, etyczna sztuczna inteligencja, albo raczej sformułowałbym to jako etyka uczenia maszynowego, bo to pojęcie na nas przenosi, na twórców takiego algorytmu i użytkowników, to, że to ja jestem odpowiedzialny za uczenie. Maszyna nie uczy się sama, ona nauczy się, ponieważ ja dalej przygotowałem odpowiednie dane i parametry działania. Więc odpowiedzialność za błędy ponosi będzie człowiek, twórca algorytmu. Musimy też opilować o brak dyskryminacji w szeregu różnych zastosowań, jest to bardzo ważne, może niekoniecznie w procesach produkcyjnych. Wyjaśnialność, szczególnie ważne, jeżeli chcemy poprawnie realizować różne zadania optymalizacyjne, aby algorytm wyjaśnił nam, dlaczego któreś rozwiązanie jego zdaniem jest lepsze od innego rozwiązania. I szczególny ciężar tego odpowiedzialnego i etycznego uczenia maszynowego jest przeniesiony na twórcę, który musi odpowiednio przygotować dane i przeprowadzić trening. Zupełnie na marginesie zdarzają się sytuacje, że dane mogą być celowo podsute po to, żeby trening się nie udał. Może być to w wyniku celowego ataku albo zupełnie nieoczekiwanego jakiegoś błędu człowieka. Więc uważać należy na ataki i nieprawidłowości działa. Do tej pory przedstawiłem bardzo dużo różnych informacji, więc spójrzmy nas jeszcze tak generalnie z lotu ptaka na to, czym są takie systemy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Pierwsze można powiedzieć, że ten system ma zdolność nabywania wiedzy poprzez obserwację swojego środowiska. Relacja pomiędzy wejściem do jakiegoś systemu i rezultatem. System ma osiągać albo przekraczać zdolności percepcyjne i takie pojęciowe i wydajnościowe w porównaniu do człowieka. Warto też na wyższym poziomie abstrakcji troszeczkę na to popatrzeć, że do roku 2000 mniej więcej każdy rozwój technologii wprowadzał ulepszenie, zastępował nasz wysiłek fizyczny, nasz wysiłek umysłowy, ale decyzje i nasze siły twórcze wszystkie były pod naszą własną kontrolą. Nie było specjalnego ryzyka. Po tym roku, zwłaszcza współcześnie, widzimy, że stopień skomplikowania problemów, które staramy się rozwiązać, stopień komplikacji tych algorytmów jest tak ogromny, że człowiek nie jest w stanie w zasadzie interpretować tego poprawnie. Dlaczego algorytmy działają? Dlaczego podejmują jakieś decyzje? Więc z tym wiąże się ogromne ryzyko, że stracimy wpływ na to, co realizują algorytmy. Ale od razu Państwa uspokoję, ponieważ równolegle z rozwojem coraz lepszych algorytmów też tworzone są metody interpretacji działania, o których powiedziałem przy okazji wątku etyki uczenia maszynowego. Może przejdę do przykładów. Tu jest taka zabawna animacja. Proszę Państwa, bardzo często gromadzimy jakieś dane jako twórcy algorytmów i bez znajomości dziedziny, ja się z Państwem rozmawiam po to, żeby dziedzinę poznać, tak? Ale bez znajomości tej dziedziny popełniłbym mnóstwo różnych błędów. To jest przykład taki troszeczkę żartobliwy tego, jak błędne mogą być nasze decyzje, gdybyśmy tylko opierali się na pewnych statystykach. Mamy wartość średnią z tej całej populacji punktów w osi X, która jest tyle równa, osi Y, odchylenie standardowe i korelacje X z Y. I tak różne zbiory danych mają dokładnie te same statystyki opisowe. Jest tutaj ogromna pułapka i bez znajomości dziedziny, więc rozmawiajmy, twórzmy zespoły multidyscyplinarne po to, żeby nawzajem próbować tworzyć wspólny język i wytłumaczyć sobie te potrzeby i możliwości. Równolegle z tworzeniem algorytmów od strony informatycznej też bardzo ważny jest rozwój technologii sensorowych i symulacji. Tutaj bardzo ważne hasło współcześnie przemysł 4.0. Pod tym pojęciem kryje się rozwój technologii w takim kierunku, aby wszystkie procesy jak najdokładniej monitorować, na przykład za pomocą inteligentnych czujników albo internetu rzeczy, czyli urządzeń, które pomiędzy sobą bardzo szybko mogą się komunikować, gromadzić dane w sposób ciągły, a następnie symulować systemy i ich otoczenie. Skomplikowana maszyna to jest proces wytwórczy, to jest nie tylko ta maszyna. To są także ludzie, to są także kanały dostaw, łańcuchy dostaw i takie pojęcie jak cyfrowy bliźniak to jest symulacja w komputerze takiego wielowymiarowego zagadnienia, w którym mamy
właśnie ludzie, urządzenia, transport, materiały, środowisko i jeszcze pewne szereg nieprzewidzianych sytuacji. Takie pojęcie, taka koncepcja cyfrowego bliźniaka pozwala do komputera, do symulacji przenosić wszystkie kluczowe nasze procesy po to, żeby równolegle z faktycznie działającymi urządzeniami sprawdzać, jak zachowuje się symulowane urządzenie. Na przykład, jak ono się zachowa jutro, pojutrze, po to, żeby z wyprzedzeniem diagnozować na przykład usterki i szybciej wykrywać anomalie. Chciałbym też podać przykład z naszych prac. Co prawda nie jest to w technologii żywienia, ale niewątpliwie wielowymiarowe zagadnienie i dosyć skomplikowane z procesem, w którym tutaj taka praca, publikacja Energy Consumption Optimization, czyli jak staraliśmy się zminimalizować ilość energii w procesie spalania odpadów przy oczyszczaniu ścieków. Był pewien model koncepcyjny, w jaki sposób działa taka oczyszczalnia, szereg różnych wyjść takiego systemu. Między innymi najważniejsze było to, że przepływ gorącej pary miał być jak największy, a dry residence time, czyli jak długo suszenie trwało, musiało być najkrótsze. Kontrola pod kątem wielu różnych zmiennych i sprawdzaliśmy szereg algorytmów po to, żeby na takim modelu numerycznym, który widzimy właśnie kluczowe elementy takiego systemu, dostosowywać sposób działania. Jak zrobić, żeby wspomniane trzy cele dla naszej optymalizacji zadziałały idealnie. Podejścia mogą być różne, sprawdzaliśmy takie, w którym mamy niezależne modele, każdy próbuje optymalizować jeden z nich. Mamy sieć neuronową, czyli połączenie tych neuronów, jak mówiłem na początku, wieloetapowe przetwarzanie i jednoczesna optymalizacja każdego z nich. I taki model kaskadowy, w którym określamy, jak optymalizować pierwszy kryterium, potem z wyniku tej optymalizacji drugi, a potem trzeci. Wyniki są dosyć interesujące, udało się uzyskać dużą zwrotność i oszczędność energii na poziomie póki co 6%, ale w skali całej konsumpcji energii jest to rzeczywiście dużo. Inne zastosowanie. Jeżeli w naszym systemie jesteśmy w stanie dostarczyć dane, na przykład z obrazu kolorowego z kamer, podczerwieni, obserwować procesy i rejestrować na przykład głęboko podczerwieni termowizji różne rzeczy, zastosować spektroskopię albo inne rodzaje sensorów, to możemy na przykład w technologii żywienia, w produkcji tworzyć algorytmy, które będą wykrywały choroby zwierząt, które będą dbały o higienę i bezpieczeństwo na liniach produkcyjnych, na przykład sprawdzały, czy pracownicy po prostu używają odpowiednich środków ochrony, jaka jest jakość substratów na całej linii produkcyjnej poprzez na przykład technologie sensorowe, kolor, teksturę czegoś, co produkujemy, w jakim stopniu zużywają się elementy, czy nie ma jakichś uszkodzeń, pęknięć i szereg innych, i oceniać efekty takich procesów. Może z racji oszczędności czasu nie będę mówił o detekcjach anomalii za pomocą tego algorytmu, ale generalnie jesteśmy w stanie wykrywać anomalie, jeżeli tylko uda się zamodelować, tutaj ta linia przerywana to jest oczekiwana wartość w trakcie realizacji jakiegoś procesu. Tutaj mamy zużycie energii dla przykładowego smart grid data, czyli sieci zasilającej miasto. I sytuacja, kiedy obserwacja odbiega istotnie od tego, co mówi nasz model, od tego, co nasz model uważa, że jest poprawne, może być bardzo łatwo wykryta. W takim przebiegu wolnozmiennym w zasadzie nie ma specjalnych wyzwań do tego celu, ale jeżeli charakterystyka naszych danych jest bardziej skomplikowana, to czasami wymagane jest określenie trendu, usunięcie tego trendu, następnie znalezienie szeregu sezonowego, takich zmian na przykład dobowych, bo są etapy, kiedy coś realizuje bardziej intensywnie, mniej intensywnie, a następnie wyliczenie sygnału rezydualnego, czyli różnicy pomiędzy tym i tym, i to, co zostaje, może nam bardzo uwidocznić anomalie, które w typowych warunkach nadkoordynalnych danych prawdopodobnie byśmy przeoczyli. Rozwiązań jest naprawdę dużo. Tutaj osobom zainteresowanym polecam podręcznik, który jest dostępny w zasadzie online razem z narzędziami i można go wdrażać. Na zakończenie ostatnie zdanie, że przedstawiłem modele, przedstawiłem różne zaawansowane możliwości stosowania automatycznego przetwarzania danych, ale jak zauważył w 1976 roku George Box w naukowiec amerykański, wszystkie modele są złe.
Czasami niektóre są po prostu trochę bardziej przydatne. Więc naszym celem jest teraz poprzez eksperymenty i przetwarzanie danych, które na przykład Państwo posiadacie, a ja chciałbym je zrozumieć, znaleźć te, które są bardziej przydatne do zastosowania. To wszystko, bardzo Państwu dziękuję za uwagę.